Dzień dobry. Po 4,5 roku, 5 latach właściwie. Ale dzisiaj jest dziura, ponieważ Martusia wymyśliła sobie, że jednak stół będzie gdzie indziej. Mój mąż przyklei sobie go klejem na gorąco i żeby ktoś nie powiedział, że to jest jakiś nasz wymysł, to jak żeśmy skuwali inny kabel, bo Martusia stwierdziła, że okap będzie w innym miejscu. W ogóle to był kochanego męża, który jak Martusia powie, to on leci z odsieczą i pomaga. Montujemy lampę w garderobie. Słuchajcie, wczoraj stwierdziłam, że już nie. Wow! Powiedziałam, że... Już? Tak, już. Powiedziałam, że nie wyjdę z Leroy Merlin, dopóki nie kupię czegoś. Padło na lampę. A że chodziły te lampy za mną już przez jakiś czas, bo widzieliśmy je gdzieś tam na wyjeździe i strasznie ładne światło dają. Chociaż strasznie powinno się używać tego słowa w tym kontekście. Przepiękne światło dają. Stwierdziłam, że taką lampę gdzieś muszę w domu przemycić i tutaj właściwie mogłaby pasować. Patrzę, że wszystkie dodatki są czarne, a ja idę w złoto teraz. Nie, no to pasuje kolorystycznie. Też mi się tak wydaje, przy tym zostańmy. Także montujemy, żeby ten jakże fascynujący, niesamowity, przepiękny, po prostu designerski kabel zniknął z mych oczu. Zostało nam jeszcze tylko 1 500 100 900 lamp w tej chałupie. Klejka, dam ci klejkę. Gdzie? Na dół. Ty pisze, jaka jest maksymalna? 28 W? No, a mamy 40. Dlaczego jest maksymalnie 28 W? Jezus, tam tego nie grali jeszcze. Mamy tutaj same 40, a ja wyrzuciłam opakowanie. Bo one są 4-watowe, ale świecą jak 40. No to świetnie, no to... Chyba. Proszę, klejka. Na czoło! Zabieramy się za montaż. Tutaj przygotowałem sobie takie kołki specjalne. To są kołki do regipsów. Nim od razu się nawierca i wkręca się taki kołek. Można też użyć takich rozporowych kołków. Natomiast ja bardzo lubię ten typ kołka, bo one zawsze trzymają nam wszystkie lampy w regipsach i nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj do ściągania otuliny, skórowania kabla, bo tam mam jeden kabel, który nie jest ściągnięty. Dlaczego 5 dni to leżało na wyspie? Od wczoraj leżało. Wcale nie! Wcale tak, proszę kamera. A to jest specjalny śrubokręt do sprawdzania, czy napięcie jest w gniazdku. Potwierdzam. Mikołaj... A nie, dobra. Już myślałem. Bo zazwyczaj Mikołaj mi wszystko zabiera. Tak. Wszystko znika, więc jestem przyzwyczajony, że jak czegoś nie mam pod ręką, to prawdopodobnie Mikołaj to zabrał. Ale to super. Posprzątałeś wszystko? Tak! Mam iść sprawdzić? Tak. Dobra, tata, wybacz, idę sprawdzić. To i tak jest mało fascynujące. Jest to bardzo fascynujące, gdy się to widzi, natomiast z tej perspektywy... Potrzebuję, żebyś odkręciła mi spód lampy. Tam są takie dwie śrubki, po jednej i po drugiej stronie, i żebyś mi dała ten spód. Mama idzie sprawdzać, czy posprzątałeś pokój. No, powiem ci, Mikołaj, że całkiem ładnie. Tutaj jeszcze jest auto, które leży. Co z tym autem? To. Tam jest dinozaur, który leży. Idę dać ci pomóc, bo poleciała śrubka. Śrubokręt, ten gruby. Gdzie jest? No, nie masz go w kieszeni? Nie, w kieszeni go nie mam, tutaj go też nie widzę. Mikołaj, gdzie dałeś gruby śrubokręt? Daj go tatusiowi. No, możesz to ja się wspiąć, bo nie wiem, czy to właśnie... O, dziękuję. Ja! Dawno nie widziałeś tego jojo, co? Kareta głosy ma. Kareta głosy ma, tak, zgadza się. Mikołaj tu się sypie, idź, popatrz się jaki będziesz. Idź do pokoju, tutaj jest remont. Świetne te kołki. O! Mikołaj. Przestań trąbić tą, proszę. Normalnie wszyscy, którzy kupują głosowe zabawki rodzicom, to chyba jak to są rodzice, to odbijają sobie te swoje rzeczy. Podasz mi śrubeczkę? Jasne. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Przepiękną lampę w garderobie, zobaczcie. no jest tak ładna, one są te lampy tak śliczne, tak nowoczesne, ale ja wiem, że kiedyś była taki fenomen takich lamp. Aha. No nie tych kloszy. Jak ona będzie dawać jej światło tak naprawdę. Tak, nocą, nie? Nocą, bo teraz jest tu bardzo dużo światła, bo jest jasno. Tak. Ale zobaczymy nocą. Na pewno tutaj będziemy wracać do czujnika. Pokażę od razu, o co chodzi, bo może nie wiecie. Mieliśmy tutaj taki czujnik, no nie, ze SwitchBota, który uruchamiał żarówkę ze SwitchBota. Więc jak się wchodziło do pomieszczenia, to od razu się to zaświecało. I teraz będziemy musieli zastosować inny czujnik, tu jest inna żarówka, nie daje się tak... Nie, no nie będzie tak kompatybilna. Uruchomić po prostu. Tak. I musimy to zrobić inaczej. Tutaj do gniazdka włożymy sobie takie specjalną rzecz, taki przełącznik, dzięki któremu on będzie połączony właśnie z inną czujką i będzie nam włączać tą lampę. Tak, a to jest bardzo wygodne, ponieważ tutaj, jak widzicie, gniazdko jest zamontowane w bardzo złym miejscu. No niby dobrze, no bo otwierasz drzwi, no to masz tutaj od razu. No nie, dobrze to by było, jakby było tam zamontowane. Tylko tu jest komin, tak, tu nie wolno. Z tej strony tutaj też jest komin, więc tutaj też nie wolno, jedynie gdzie to tutaj, ale tu było bardzo mało miejsca, więc dlatego tutaj pewnie go nie ma. Ładnie tutaj lampa wygląda, zastanawiamy się, jak ona tu będzie wyglądać. Czy to będzie na pewno dobrze wyglądać, ale jak się wchodzi, to wygląda ona bardzo dobrze. Bardzo ładnie i tutaj też wymienię. Patrz, jakby tutaj pięknie wyglądała, tylko większa, bo tutaj potrzebowalibyśmy zdecydowanie większą, ale tą lampę też wymienię na 1000%. Tutaj też nie mamy lampy. O, Mikołajowi akurat ta lampa pasuje. Super, baw się, baw, ekstra. Ale jestem z niej bardzo zadowolona. To był dobry zakup, jeszcze kupiliśmy ją w promocji, a ja wam ją linkuję, dodaję w opisie. Także jeżeli komuś się spodobała, to jak najbardziej tam sobie zerknijcie. Z tym, że to jest taka lampa do mniejszego pomieszczenia, bo ona nie jest duża. Wydawało mi się, że ona jest większa na wystawie, wiesz, na ekspozycji. Miałeś takie wrażenie? Ja myślałem, że ona jest niższa, ale spoko, bo akurat tutaj nam sięgło do tego skosa, że się zmieściła. No wiesz, on tej lampy nie mogłam mieć, no bo tutaj mamy spuszczane... Spuszczenie, chyba działa. A to gdzie to jest lampa, a gdzie spuszczenie? Ja w ogóle się tym bezsensownie, jak teraz widzę, przejmowałam, bo to musiała być naprawdę mocno wisząca lampa. Idę po odkurzacz i schodzimy na dół, ponieważ udało się nam wczoraj kupić dywany. Słuchajcie, ja jestem poszukiwaczem dywanów, ja non stop kupuję dywany. By the way, dziwna sprawa, jestem ciekawa, jak wy to rozwiązujecie, bo w tym momencie taniej jest kupić nowy dywan niż go prać. Zupełnie nie rozumiem tego fenomenu. Znaczy na jedno dobrze i niedobrze, wiecie, no ja rozumiem, że ktoś, kto pierze dywany, też musi coś z tego mieć, no nie? I ja to absolutnie rozumiem. Tylko na przykład my za wypranie dywanu płacimy, załóżmy, w zależności od wymiaru, ale szczelam 100, a dywan kosztuje 3, no nie? Więc i macie nowy dywan, świeży dywan i tak dalej. Więc to jest takie, no nie wiem, jestem ciekawa, co wy uważacie na ten temat. A druga rzecz, myślałam o zakupie odkurzacza piorącego do dywanu. Tylko tutaj kwestia zwrotu będzie naprawdę odległa, ponieważ ja nie będę tego robiła zawodowo, tylko na użytek prywatny. I jestem ciekawa, czy macie takie odkurzacze piorące i jak tak, to z jakiej marki. Także wypowiedzcie się w komentarzu, bądź jak wy sobie radzicie z tymi dywanami i tak dalej, bo wiemy, że jak byłam mała, to po prostu szczota było i przed domem jazda z dywanami. Po prostu się je prało samemu. Teraz jest po prostu wygoda, z drugiej strony my nie mielibyśmy gdzie wyprać tak tego dywanu. Natomiast mamy też wykładzinę na schodach i też się zastanawiałam po prostu odnośnie tego odkurzacza piorącego, ale może macie jakieś rozwiązania swoje, jakimś tańszy domowy zamiennik, bo Karcher jest takim odkurzaczem przemysłowym, a na użytek domowy może są jakieś inne. Tak, za drogie to jest, żeby wybrać sobie dywan, lepiej kupić nowy dywan. No to właśnie cały monolog poprowadziłam na ten temat. A ja to skróciłem. Lampa zamontowana, także jakoś jest mi lżej, bo cały czas chodzą mi po głowie te lampy, których tutaj jeszcze nie mamy. A teraz przejdziemy do salonu i do dywanu. Ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, z tymi dywanami ja jestem uzależniona od zakupu dywanów. Który to znasz dywan tutaj w salonie? Ja już nie wiem. Znaczy ja byłam najbardziej zadowolona z dywanu, który się Krzysiowi nie podobał, był z Ikei i był jutowy. Kochałam ten dywan, design mi się jego tak podobał, musiałam go sprzedać, bo po prostu cały czas się o niego kłóciliśmy. Jego stopy bolały, jak po nim chodził, że piasek się tam pod nim zbiera, bo trzeba odkurzać czasami ten dywan, no nie? Że, no nie wiem, no wszystko, a na nim nie było widać brudu, idealny był na jesień, na zimę, na wiosnę, pasował idealnie, wpasowywał się w całe wnętrze, był bardzo w stylu boho, z naturalnych materiałów, tak jak lampy, tak jak tutaj mamy te deski i tak dalej, wszystko idealnie pasowało. No ale czego się nie robi dla udanego małżeństwa, nie? Dlatego teraz kupiłam 65 dywan, aby w końcu trafić ten jedyny. Pierwszy model, który bardzo mi się podobał i podoba. I to jest taki dywan, który chyba może być na zewnątrz i do wewnątrz. I jest czarno-brązowy, czyli generalnie pasuje to, co my tutaj mamy. Tylko ma bardzo mocny taki wzór. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Tutaj już go rozwija. I kosztował 200 zł. Ale ma ładny ten wzór. Ładny ten wzór. No. Jest trochę właśnie zakraja o to, co miałam wtedy. Nogi ci nie bolą, Mikołaj? Jest dobrze? Dobrze. Dobra, musimy wyciągnąć stolik. I tutaj pokazać od razu drugi. Ten też mi się bardzo podoba, chociaż jest zupełnie inny niż pierwszy, który wam pokazałam. Ten jest bardzo delikatny. I też kosztował 300 zł, więc kupiłam dwa dywany w cenie jednego. Mój mąż się zgodził, gdy dywany kosztowały po 4. A tymczasem... No, musisz wstać. O! A ten wygląda tak. I ten też jest przepiękny. Też jest ładny, tak. Tutaj, wiesz, w pomieszczeniu wygląda super. Nie wiem, który będzie wyglądał lepiej. Tylko na kamerze nie widać jakby tych żłobień, tak? Natomiast jak to może zejdziemy niżej, to on ma bardzo dużo tych żłobień, tylko jest w jednym kolorze i na kamerze tego tak nie widać. Natomiast ten widać na kamerze bardzo. Tego nie. Dźwigaj z kolan, nie z krzyżem. O, super, że nam pomagasz. No kurczę, bardzo ładny jest. On jest taki bardzo delikatny, wiesz, że nie zwraca na siebie tak uwagi. Ale nie wiem, czy nie podoba mi się rozwinięty bardziej niż tamten. A tamtego jeszcze nie widziałeś całego rozwiniętego. Ten jest delikatny, nie? No i wymiar jest taki, że prawie wejdzie nam pod sofę. Będzie brud widać, a na tym nie będzie widać brudu. To też, prawda? I tak wygląda ten dywan. Damy jeszcze na niego stół, żeby ze stołem go przymierzyć, bo tak będzie najlepiej. Kurczę, bardzo ładny jest, powiem ci. Też mi się podoba. Nie do końca kolorystycznie może, ale jak się, bo tutaj zasłony są teraz szare i tak dalej, ale zasłony mamy w podobnym kolorze, takie beżowe, no nie? I tutaj... I przyjemnie się po nim chodzi. Tak, on jest jak te ściany nasze, wiesz, kolorystycznie, zobacz na niego. On jest też super, ponieważ fajnie jest, jak dywan jest na tyle duży, żeby można go wsadzić pod sofę. Nie chciałam tutaj takiego dywanu, który wejdzie do połowy sofy na głębokość, ale chciałam go zahaczyć między nogami, wtedy optycznie to pomieszczenie jest większe. Poprzednie dywany, które tutaj mieliśmy, były za małe. Ten, gdyby był troszeczkę większy, byłoby super. Już na nim jest coś. Paprok. Już jest paprok, jeszcze ledwo po nim przeszliśmy. O, chyba jednak tamten. Chyba odpada. Jest chyba zbyt szalony. Dajmy na niego stolik i zobaczymy. No zobaczymy, nie? Tak. Bo tak wygląda, ale... Znaczy jest śliczny, super, w ogóle. Tylko fajny. Miesza się w oczach strasznie. Miesza się, nie o to mi chodzi tutaj nawet, bo tu on fajnie pasuje kolorystycznie do filarów, wiesz? No. Nie wiem, czy nie jest za dużo deseni. Tu mamy, wiesz, paski, takie prążki, tu mamy to, tu mamy jeszcze jakieś inne, które się bardzo rzucają w oczy i nie wiem, czy chyba tamten był lepszy. Dajmy stół i zobaczymy, czy się trochę nie zgubi. Ten nie jest taki przyjemny pod nogami. Nie, ten jest inny. Nie, ten odpada. Zupełnie, totalnie. Jeszcze ze stolikiem już w ogóle katastrofa. No, pokaż ten poprzedni. Nie, tu wygląda tak. Wiem. To mamy chyba... tutaj nazwę tego. Czyli co? Rąby to nie znasz styl? Nie. Ale nie potrzebujemy większego konie wymiaru. Ale na pewno to... 60 na 2,30. To byś musiała mieć 2 na 2,30. Już sprawdza, no to mi szkodzi. I tak mamy to, możemy to zwrócić. No widzę, słoneczko, ale jak będziesz tak daleko wysuwał, to się to połamie ta kredeczka. To się trochę wsuń. Okej. W tulsie jest. Pudełko tuls. Ej, porysowałeś mi. Ojej. O, nie mogę, nie mogę, nie mogę. No i dobrze, tak to u nas teraz wygląda. Powiemy, dlaczego nie możemy. Mikołaj dzisiaj wsadził... Wyciągnąłeś to w ogóle? Tak, bo musiałem rozkręcić cały głośnik. Wsadził do głośnika elementy ze statywu. Takie kawałki, żeby utrzymywać kamerę. Do subwoofera, no. Do subwoofera, no. I wszystko, bo tam była dziurka, to wszystko wsadził. Wpadło do środka, do głośnika i trzeba było go rozkręcić. Nie szło tego wytrzepać, bo tutaj jakoś się tam zahaczyło, próbowałam jakoś, ale palcem też nie byłam w stanie, trzeba było wszystko rozkręcać. 2 metry. Ile to by było 2 metry? Jeden dywan oddany, drugi został. Zgadnijcie, który został. A mój mąż zrobił z tego mistrzowską tajemnicę. O. No dalej nie wiedzą. Serdecznie stwierdziliśmy, że tamten wyglądał tutaj jak katastrofa. No za dużo elementów, za dużo tu się działo i zostawiliśmy ten. Ta-da! Tak, ja patrzyłam w międzyczasie, czy jest większy. Gdzieś tam w Żywcu podobno był, ale nie wiem, czy też na promocji, bo ten większy już kosztował 700, więc na razie został ten tak czy siak. Jeżeli by mi się udało tamten drugi kupić za 400, to ten pójdzie sobie na przykład tam do zabawy. Gdzie mieli dwa dywany tutaj? Mielibyśmy 2 dywany tutaj. Takie same. Dlaczego nie 3? Jakbyście widzieli winę mojego męża. Pokażę ci coś. Zobacz. A co to jest? Gąbka. A i po co jest to na kawę? To jest specjalne takie, żeby, wiesz, jak gdzieś jedziesz czy coś, albo tą gąbkę gdzieś masz, to żeby po umyciu włożyć ją do tego pudełeczka, żeby ona nie brudziła się, no bo to jest bardziej higieniczne. No ociekacz, no osuszacz. No tak, że jak wkładasz mokrą gąbkę, to żeby ona nie zapleśniała tam po prostu, no nie, w zamknięciu. Ale te słodziaki będą na rozdanie na Instagrama, bo w ogóle robię taki test na drugim kanale z takimi mega dziwnymi gąbkami i dzisiaj miałam gąbkę, która wyglądała jak, nie wiem, do czego to porównać, jak jakiś piętrowiec. W każdym razie wszystko zobaczycie na drugim kanale, także tam was odsyłam i zapraszam bardzo serdecznie oraz na Instagrama, jeżeli chcecie dostać takie słodziaki. Taka jesteś rozdawnicka? Tak, taka jestem miła. Bo strasznie mi się spodobało i stwierdziłam, że... I to są z Donegala gąbki, więc gąbka sama w sobie na pewno jest super, a do tego jest taki fajny gift. Także oczywiście gąbki będą w zestawie z jakimiś jeszcze dodatkami podkład i tak dalej. Będzie takie spore rozdanie i dla 2 osób. Zobaczę jeszcze, czy dla jednej dziewczyny, jej koleżanki albo siostry. Tak? Jak lepiej? No co, że 2 dla jednej osoby, czy no, dla 2? Że jak zaangażuje swoją koleżankę czy siostrę, no nie, to dostają 2 takie same praktycznie paczki. No to lepiej chyba. Lepiej. Już kiedyś takie organizowałam rozdanie, że dla ciebie i dla kumpeli, żeby to było taki moment do spotkania i będziesz miała dla niej gifta i tak dalej, więc będę, może tak to zrobimy. Także zapraszam tylko ciekawe was. Jak się podzielą, komu dadzą, który. Który ci się bardziej podoba? Brązowy się nie brudzi. Czekoladowy mi się bardziej podoba, osobiście, chociaż ten też jest przesłodki, ale nie wiem, no chyba bardziej kawowy ten, nie? Strasznie głośno idzie ta. No bo pralka i suszarka idzie, bo ładnie jest, więc... Puściłaś 2 na raz? Tak. Taka jestem szalona. Ale żeby to jeszcze nie spadło. A cały czas tak chodzi, kochanie. Jeszcze zmywarka idzie. Zaraz jeszcze odpalę suszarkę, odkurzacz i po prostu wszystko co mogę. No nie dalej nas? Muszę zadzwonić do weterynarza, do okulistki. Dali na kontrolę, że musimy iść i widzę, że to oko trochę gorzej wygląda. Tak czy siak kontrolę trzeba załatwić. Nie dalej nas? Gdzieś tam patrzysz, nie wiem gdzie ty patrzysz, ale... Nie, ona już totalnie nie widzi na to oko. Ono też jej stwardniało w ogóle, bo też pytacie co tam z Dalią. I to jej lewe oko jej stwardniało jakby, jest inne w dotyku. I z racji, że ona nie widzi, też go tak nie do końca zamyka. I poprzednio, gdy byliśmy u okulistki, 2 wizyty wcześniej, to to oko w ogóle było nakuwane, ściągana była z niego woda, ten płyn, który tam jest w gałce ocznej. I chyba ten zabieg będziemy musieli powtórzyć, bo widzę, że to oko jej trochę spuchło znowu, a to właśnie przez to, że to ciśnienie tam jest większe. Ja przy tym nie byłam, bo weterynarz powiedział, że mi oszczędzi tego widoku, no ale że tam grubo było. No, no widzę, że ma ciężko go domknąć. Tak, właśnie o to chodzi, no nie lubi się. Właśnie o to chodzi, że z racji, że ma takie duże spuchnięte to oko, to go nie domyka, no i muszę jej zakrapiać, żeby było wilgotne, no nie? No ale ostatnio widzę, myślałam, że nie śpi, patrzyłam na śpinę jedno ucho, a to ma otwarte, no nie? A to jest najgorsze dla oka. Mhm. Nie wiem, czy uda się to, wiesz, receptę załatwić. Było tak blisko. Mówię, że spróbuję za chwilę, bo może oddzwoni, może akurat ma wizytę jakąś albo jakiś taki zabieg, no nie wiem, nie będę już próbować, zaczekam, ale jak coś to spróbuję koło 15. Natomiast przed nami ściąganie szwów, bo minęło już 2 tygodnie od zabiegu. Paradoksalnie to, co Krzyś miał wycinane na nodze i nie było szwów, było mniejsze, wyglądało o wiele gorzej niż to, co było zaszyte. No tam się już wszystko zrosło. No, także z tym jedziemy. No i obiecaliśmy Mikołajowi basen, ale nie wiem, czy Krzyś będzie mógł po coś ściągania szwów na basen, także zobaczymy, ale on się nie moczy, tam już jest wszystko zrośnięte. Dobra, no to tyle w tym odcinku dzisiejszym, widzimy się już za wieczór. Bye!